Witajcie w kolejnym filmie. Jak już wiecie, jest nowy warsztat, jest gruby remont. Ostatnio robiłem ocieplenie dachu i jak wspomniałem na tamtym filmie, dziś będę kleił płyty na ściany zamiast tynków. Dlaczego płyty? Wychodzi taniej i szybciej. Jak sprawdziłem ceny firm, które oferują tynkowanie ścian, jak zobaczyłem ceny za metr, terminy jakie mają, no to nie mam raz tyle czasu na to, żeby czekać, aż ktoś będzie mógł przyjść i zrobić mi tynki. Sam się na tym nie znam kompletnie, także wolę nie ryzykować. No i cenowo wychodzi też taniej położyć karton gips. W jaki sposób będę go mocował do ściany? Płyty będę kleił na piankę. Jest to klej w pianie, dedykowany do klejenia właśnie płyt kartonowo-gipsowych. I czemu zdecydowałem się na pianę, a nie na tradycyjny klej gipsowy? Z tego względu, że jest szybciej, czyściej i łatwiej. Jak wiecie, robię tutaj wszystko sam. Z pianą jest o tyle fajnie, że w każdej chwili mogę przerwać pracę, mogę iść do innych zajęć, robić inne rzeczy. Nie martwię się tym, że klej zaschnie mi gdzieś w wiadrze albo w jakiejś kaście. Mało tego, nie potrzebuję właśnie ani wiader, ani kast, ani mieszadła, nie muszę dźwigać ciężkich worów. Kupiłem na to całe pomieszczenie tutaj 5 puszek takiego kleju i w zupełności wystarczy mi to na wszystkie ściany. Także jest dużo łatwiej i dużo szybciej. Co jeszcze? Od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba od tego, że trzeba przygotować podłoże. Czyli trzeba zadbać, żeby było suche, nie było zakurzone, zapylone. Trzeba je będzie zagruntować i w miejscach, gdzie są jakieś właśnie takie wystające jakieś części zaprawy, będę musiał to usunąć. W miejscach, gdzie brakuje troszkę, jest bardziej głębiej, będę musiał podkleić. Ja już tą ścianę sprawdziłem. Wiem, że tutaj mam głębiej około 2 cm i wiem, że tutaj najpierw przykleję z jakiegoś odpadka kawałek płyty kartonowo-gipsowej, wyrównam z dołem i dopiero wtedy będę na to kleił płytę. Nie chcę dawać tak dużo piany, żeby tam aż taka duża przestrzeń była, dlatego wyrównam to sobie najpierw płytą, później dopiero będę kleił płytę w całości. Także zapraszam na film, zobaczcie jak to idzie. A, jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, że zdecydowałem się na pianę, nie na klej tradycyjny gipsowy. Właśnie ze względu na to, ile rzeczy potrzebujemy. Dużo rzeczy nie mam. Nie mam mieszadła, które musiałbym kupić lub wypożyczyć. Są to też koszta związane z tym. Nie mam wiader, nie mam kast żadnych. To wszystko powoduje dodatkowe koszty. Jedyne, czego będę tutaj potrzebował, to jest poziomica. Oczywiście lepsza by była dłuższa, ale niestety taką mam. Pianka oczywiście z pistoletem, miarka, ołówek, nożyk do cięcia karton gipsu. Można oczywiście, nie wiem, posiłować się jakąś taką piłką, ale to są praktycznie wszystkie rzeczy, które potrzebuję do tego, żeby przymocować te płyty do ścian. Nie potrzebuję żadnych specjalistycznych narzędzi. Także zapraszam, oglądajcie film.
przyklejone. Już są w ten sposób 2 dni, tak. Producent mówi, że po godzinie już można zacząć je wykańczać. No ja niestety pracując musiałem też czas poświęcić na pracę. Po 2 dniach bez żadnego problemu zabieram się za obróbkę. O ile nie będę całych łączeń tych fabrycznych szpachlował, zostawię je w ten sposób, jaki są. Większość z nich i tak będzie zakryta, także będzie niewidoczne. To jest warsztat, nie mieszkanie, także myślę, że gdzie nigdzie, jak będzie mi na ścianie widać takie łączenie, nie będzie mnie to drażniło w oczy. Jak będzie mnie drażnić, to z czasem zawsze można je zaszpachlować. Ale na pewno muszę poszpachlować niektóre obróbki przy oknie. Tych narożników też nie wstawiałem z tego względu, że tutaj będę robił wykończenie drewniane i nie ma sensu, ale gdybym chciał zostawić w takim stanie bez wykończenia drewnianego, też musiałbym wykończyć, wkleić tutaj aluminiowe narożniki, zaszpachlować, wygładzić, wyrównać, wyszlifować i dopiero wtedy do malowania. Ale na pewno muszę w tych miejscach, gdzie płyta była cięta, tak jak tutaj tu kawałek był wstawiany, tutaj muszę zaszpachlować to, żeby to brzydko nie wyglądało i żeby było to połączone. W jaki sposób to zrobię? Za pomocą nożyka spazuję tutaj wszystkie brzegi cięte. Takie brzegi, jeżeli mamy koniec płyty, gdzie jest fabrycznie zakończony papierem, nie musimy tego fazować. Ale jeżeli płyta była cięta, tak jak tu w tym przypadku, musimy to sfazować. Mam tylko masę wykończeniową szpachlową, także tutaj najpierw te sfazowanie wypełnię klejem gipsowym, na to położę siatkę i dopiero wtedy, gdy położę siatkę, wyrównam z grubsza klejem, dopiero wtedy na sam koniec pójdzie warstwa gładzi szpachlowej, którą na końcu wyszlifuję i będzie ściana wyglądała, jakby była z jednego kawałka płyty. Także oglądajcie dalej.